Ze Stadionu Śląskiego w Chorzowie wita Państwa Jan Ciszewski. 6 czerwiec 1973 roku. Wspaniały moment, proszę Państwa, Szeja, Gut, Kasperczak, Maszczyk, Domarski i Antoni Szymanowski. 130 tysięcy widzów, proszę Państwa, szpilki nie ma gdzie wetknąć. I na koronie, tylko na okolicznych drzewach nie ma kibiców, jako że drzew nie ma. Proszę Państwa, no, wstęp Państwo słyszeli, z lewej strony zespół Polski. Rozpoczynamy mecz Anglia-Polska. Częściej będę wymieniał zawodników, jako że nie mogli się dogadać przedstawiciele obu federacji co do barw. Anglicy grają w żółtych koszulkach, ciemno-niebieskich spodenkach i w żółtych getrach. Zespół Polski w białych koszulkach, czerwonych spodenkach i w białych getrach. Przepisy UEFA mówią, że zespół narodowy grający na własnym boisku ma prawo występować w swoich strojach narodowych. Tak też nasz zespół występuje, natomiast Anglicy mieli się dostosować do wymogów gospodarzy, natomiast Ramsey powiedział, że w ogóle nie chce nic na ten temat słyszeć. Grać będzie tak, jak mu się podoba. Gorgoń z Gadochą. Gorgoń, długa piłka na lewą stronę. Znakomity rajd Włodzimierza Lubańskiego. McFallan, znany ze swojej nieustępliwości, fauluje pana Włodzimierza. Rzut wolny. Piąta minuta gry pierwszej połowy meczu Polska-Anglia. Ostry kąt. Mało zawodników polskich na polu karnym, tylko czterech. Przed polem karnym Jerzy Kraska. Gadocha. Po ziemi, znakomita sytuacja, gol! Banaś, proszę Państwa, wspaniale! Znakomicie egzekwowany rzut wolny. Wspaniała akcja, proszę Państwa, i Jan Banaś do spółki z Lesławiem Czmikiewiczem. Jeszcze raz ta sama sytuacja. Uzyskują bramkę. No więc początek fantastyczny. Ósma minuta gry i rzut wolny dla Anglików. Zapowiadałem Państwu w pierwszych minutach mojej relacji twardą, nieustępliwą walkę. Wszystko wskazuje na to, że do końca będziemy właśnie mieli tego rodzaju starcia. Rzut wolny, groźna sytuacja, Tomaszewski stoi w bramce. Jak gdyby przewidział tę sytuację. Emlyn Hughes, McFarland, stoper drużyny idący często z pełną ochotą do przodu. Chivers, Hughes, sześciu zawodników mają teraz Anglicy pod naszym polem karnym. Zdobywają liczebną przewagę, wraca Banaś. Bardzo groźnie i tutaj następna sytuacja, o której muszą pamiętać nasi zawodnicy w obronie, a zwłaszcza nasz bramkarz Jan Tomaszewski. Czmikiewicz, oj. Medley.
Ball. Nadal boczny obrońca. Ćmikiewicz. Kraska. Dejna. Lubański. Świetnie opanował piłkę. Nadal Lubański, ale w akcję. Wracający pod pole karne Colin Bell. Zamknąłem oczy z przerażenia, patrząc, czy pan Włodzimierz stanie, ale wszystko w porządku. Już biegnie normalnym truchtem pod bramkę. Medley, idący teraz po lewej stronie. McFarland, to jest Alan Clark, którego atakuje Bulzacki. Groźna sytuacja, Colin Bell, Chivers! Bunt polskiego zespołu, za daleko wysunięty był przez moment Jerzy Gorgoń. Lubański poza boisko, out Medley. McFarland, proszę państwa, i koniec pierwszej połowy spotkania eliminacyjnego mistrzostw świata. McFarland, Bobby Moore, ta ostatnia instancja i teraz Bobby Moore'a. Lubański na pole karne, wpada strzał, gol! Gol, cudowna sytuacja, proszę państwa. Włodzimierz Lubański wykorzystuje fix Bobby Moore'a, wpada na pole karne. Co za kapitalny strzał prawą nogą. Piłka odbija się od słupka i wpada do siatki. Proszę państwa, 2-0. Jeszcze raz ta sama sytuacja. Oto kapitan zespołu Włodzimierz Lubański. Cudowny strzał. I gol, proszę państwa. Gol w 65. meczu w reprezentacji Polski. Kapitan naszej drużyny narodowej Włodzimierz Lubański uzyskuje 46. bramkę, będąc absolutnym rekordzistą. Obłęd na trybunach, szał 130 tysięcy ludzi. Lubański, Gadocha, z powrotem Lubański, jest jeszcze Kraska, Lubański, leży Lubański, McFarland atakuje go tym razem w sposób bezpardonowy. Nadal Lubański na murawie. Sędzia unosi rękę w górę. Żółta kartka, proszę państwa, dla McFarlanda. Z przerażeniem patrzymy teraz na miejsce, gdzie leży Włodzimierz Lubański. Są tam masażysta pan Wituszyński, jest doktor Siekierzyński, trenerzy. Nadal Lubański na murawie, proszę państwa. No i chyba kontuzja obolałej nogi Włodzimierza Lubańskiego. A jednak, proszę państwa, zabandażowane kolano Włodzimierza Lubańskiego i w zupełnie nieoczekiwany sposób nasz wspaniały piłkarz, kapitan reprezentacji, musi opuścić boisko. Nie będzie mógł już obserwować tej heroicznej walki swoich kolegów z doskonałym zespołem angielskim. Jeszcze, proszę państwa, 32 minuty, nadal 2-0 dla reprezentacji Polski. Domarski. Dobrze. Domarski w środku, ma po lewej stronie Gadochę, jest również Kraska, idący teraz nadal Domarski, Gadocha, Domarski ucieka na prawą stronę, Gadocha, strzał po ziemi, Chilton. Radek wybił piłkę poza boisko. Peters z jedenastką, z dziewiątką Chivers, dośrodkowanie, już po ziemi i tuż koło słupka. Musiał. I za chwilę, proszę państwa, szaleństwo na stadionie. Bulzacki, Tomaszewski. Wybicie na wysokość trzech pięter, jak gdyby na wiwat. Ćmikiewicz. Faulowany Polak.
Koniec! Koniec, proszę Państwa! Nasi zawodnicy rzucają się teraz w objęcia. Tomaszewski, cała drużyna biało-czerwonych na środku boiska. I proszę Państwa, w momencie, kiedy wydawało się, że wszystko stracone, zespół Polski z tak znakomitym zespołem jak Anglia potrafił wywalczyć zwycięstwo aż 2-0.